Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Tomasz Stryjek, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tym razem chciałem z panem porozmawiać o ostatnich, ponad 30 latach dziejów Ukrainy, Ukrainy niepodległej. Ale oczywiście niepodległość Ukrainy wiąże się też z procesem pierestrojki. Moje pytanie brzmi, co takiego stało się po tym, jak władzę w Związku Sowieckim przejął Michał Gorbaczow, że po tych paru latach na mapie świata pojawiła się niepodległa Ukraina? No to jest bardzo trudno wytłumaczyć. To znaczy, jak powstała niepodległa Ukraina? Niektórzy powiadają, że to było porozumienie, efekt porozumienia z jednej strony ukraińskiej inteligencji dysydenckiej, z drugiej strony ukraińskiej nomenklatury, która zmieniła pozycje z komunistycznych na narodowe, a z trzeciej strony ruchu związkowego w zakłębiach przemysłowych, wskazując na rolę robotników donbaskich też. To trzecie jest trochę za bardzo takie zaznaczane w tej triadzie, ale o tych dwóch pierwszych elementach, że tu nastąpiło jakieś niepisane porozumienie między tymi, którzy dawali ideologię, ideę niepodległości Ukrainy, a tymi, którzy dawali władzę i wpływy temu państwu, które trzeba powstawać, no to rzeczywiście o tym porozumieniu można mówić jako źródle państwa ukraińskiego. Ale skąd ta elita komunistyczna, jakiego powodu ta elita komunistyczna w pewnym momencie postanawia zmienić front? Ona postanawia zmienić front, ale mocno późno. To znaczy, trzeba powiedzieć, że ta zmiana frontu to jest dopiero 89-90 rok. To znaczy, pierestrojka jest zaczyna w 85. Zasadniczym momentem, który rzeczywiście budzi społeczeństwo radzieckie w ogóle, w tym ukraińskie w szczególności, to jest katastrofa czarnobylska 26 kwietnia 86. I między tym 86 rokiem a 89 to bynajmniej ta nomenklatura nie jest zorientowana na własne państwo. Najlepszym przykładem tu jest jaki Wołodymyr Iwaszko, który został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy po Szczerbyckim. Szczerbycki był od jeszcze 63 roku, od 72 roku po Szeleście do 89, do września. On powodował, że przejawy pierestrojki, przejawy ruchów oddolnych, odrodzeniowych w różnych republikach następujące, nawet w samej Rosji, w Ukrainie było opóźnione. On trzymał się sztywno linii współpracy Ukraina-Rosja, podtrzymania Związku Sowieckiego. Po nim jego usunięto na jesieni 89 roku. Zresztą pod naciskiem Gorbaczowa, który przyjechał specjalnie na plenum do KPU, do Kijowa, ponieważ on chciał już dalej iść z tą pierestrojką Gorbaczow, a Szczerbycki mu zawadzał. I został Wołodymyr Iwaszko tym szefem, który to i Wołodymyr Iwaszko już rok później został przeniesiony do biura politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Moskwie. Typowy rodzaj kariery wcześniejszych, poprzednich pokoleń nomenklatury. Więc aż do 90 roku, można powiedzieć, to ta nomenklatura bynajmniej nie orientowała się na próbę budowy niepodległego państwa. I pierwszą właśnie postacią, która taką opcję reprezentuje, jest dopiero Krawczuk, Leonid Krawczuk. Wołyniak. Swoją drogą, który właśnie następuje po Iwaszce, to znaczy w 90 roku miały miejsce wybory do Rady Najwyższej Ukraińskiej Republiki Radzieckiej i po tych wyborach właśnie Iwaszko awansował do Moskwy, a Krawczuk został przewodniczącym Rady, co w systemie sowieckim oznaczało głową tej republiki. Tak? I to jest pierwszy polityk, dotychczas wcześniej szef w ramach KPU od ideologii spraw, który przyjmuje taką orientację właśnie na tą niepodległość, wchodzi w ten rodzaj kontraktu z ideologią narodową, reprezentowaną właśnie przez środowiska inteligenckie, odrodzeniowe. Ale pozwoli pan, że jeszcze chciałbym dopytać o ten Czernobyl.
Dlaczego znaczy wiadomo, jakie to były wydarzenia, wszyscy wiemy, co się stało. Wszyscy wiemy o tym, że zmuszono Ukraińców do przeprowadzenia pochodu pierwszomajowego parę dni później, kiedy jeszcze chmura radioaktywna chyba na Kijów szła. Ale właśnie dlaczego to wydarzenie było takie ważne dla Ukraińców jako takich, że parę lat później, jak przyszło do głosowań, to nawet w referendum ludowym większość rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy też głosowało za niezależną Ukrainą? To znaczy, no niewątpliwie Czernobyl był no porażką Gorbaczowa, który zaczął półtora roku wcześniej od programów, na który składała się przebudowa, jawność i przyspieszenie. No przede wszystkim porażką tej jawności, prawda? Czyli tego, że polityka informacyjna będzie teraz, no zdjęta cenzura właściwie zasugerował, prawda? No, cały system sowiecki okazał się działać według starych zasad, czyli utajniać, prawda, to, że jego struktury nawaliły w Czernobylu i w związku z tym na pewno dla Ukraińców, Białorusinów, prawda, oni byli tu najbardziej zagrożeni skutkami tego wybuchu. To był moment wstrząsowy. Dość ciekawe to jest pokazane w tym serialu, prawda, HBO, jaki parę lat temu się pokazał, prawda, że na dobrą sprawę, gdyby nie skądinąd mężna postawa ludzi radzieckich, górników, którzy tam, prawda, odpowiednio drążyli ziemię pod reaktorem, żeby wpuścić wodę i ochładzać ten reaktor, prawda, to nie doszło do katastrofy na gigantyczną skalę, która skaziłaby Dniepr, a by skaziła Dniepr, to by skaziła całą Ukrainę. No to jest ten moment pewnego uświadomienia sobie no, absolutnej niewydolności systemu sowieckiego. I Ukraina byłaby tutaj pierwszą ofiarą na olbrzymią skalę, gdyby nie udało się tych skutków dalej powstrzymać. Swoją drogą we wszystkich krajach komunistycznych wtedy kwestie ekologiczne. Właśnie w Polsce to może jest mniej widać, bo Solidarność się specjalnie tym nie zajmowała. W Polsce jest bardzo silny taki wątek, prawda, niepodległościowy, antykomunistyczny, rola Kościoła, ciągłość tradycji narodowej, prawda? Ten wątek ekologiczny, uświadomienia sobie, że system sowiecki niszczy te zasoby ziemi, ale jak weźmiemy Bułgarię na przykład, tak, czy Węgry nawet, czy Niemiecką Republikę Demokratyczną, czy właśnie Ukrainę, to jednak ten nurt odrodzeniowy jest ważny, ten zielony nurt, prawda? W tych działaniach. No ale oczywiście te działania odrodzeniowe dotyczą przede wszystkim języka ukraińskiego, dotyczą cerkwi, dotyczą także działań mających doprowadzić do możliwości wolnego wyboru między deportowanymi do Rady Najwyższej. Tutaj właśnie przełomowe są te wybory z 90 roku, w których po raz pierwszy dopuszczono możliwość dwóch kandydatów na miejsce. To były wybory większościowe i jeszcze nie wielopartyjne, nie zgodzono się na pluralizm polityczny, ale już wybory no, z realną możliwością wskazania jednego z dwóch kandydatów. Chociaż chyba samo mianowanie kandydatów jeszcze w pełni takie swobodne, wolne. Oczywiście, tu była jeszcze cały czas kontrola. Efekt wyborów był taki, że utrzymała się większość komunistyczna, nomenklaturowa. Było 239 deputowanych, którzy wyobrażali sobie dalej radziecką Ukrainę, to nawet było w nazwie ugrupowania parlamentarnego, ale było już około stu dwudziestu, czyli około 1/4 składu Rady Najwyższej przedstawicieli Narodowego Ruchu Ukrainy na Rzecz Przebudowy. Nawiązywano tutaj do terminu Gorbaczowa, przebudowa, pierestrojka, ale był to ruch już mający na celu całkowite wyjście z systemu sowieckiego. I powstał we wrześniu 1989 roku, kilka miesięcy wcześniej na zjeździe w Kijowie. Został powołany z dużym udziałem właśnie przedstawicieli Ukraińskiego Związku Helsińskiego, który był kontynuacją odrodzonej po kilku latach zawieszenia Ukraińskiej Grupy Helsińskiej. I na jego czele przede wszystkim Wiaczesław Czornowił,
I to środowisko na Zjeździe Założycielskim w Kijowie we wrześniu 1989 roku spotkało się między innymi z polskimi liderami opozycji demokratycznej, która właśnie tworzyła wtedy rząd mazowieckiego, między innymi z Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem. No zresztą aspiracja Solidarnością już od 1981 roku jest wyraźna w działaniach właśnie dysydenckich i późniejszych odrodzeniowych w czasie pierestrojki w Ukrainie. No w każdym razie, więc mamy do czynienia w Radzie Najwyższej w latach 90-91 z takim okresem, w którym ta opozycja demokratyczna, która przyjmuje w końcu taką strategię dążenia do niepodległości, ale wyłącznie środkami pokojowymi, przekonuje do siebie Krawczuka, nowego przewodniczącego Rady. On właśnie reprezentuje tę nomenklaturę, która przechodzi na stronę niepodległości. Ważną rolę odgrywa także nacisk środowisk studenckich, młodzieżowych. Mamy do czynienia w 90 roku jeszcze z głodówką przeprowadzoną przez studentów na Majdanie. Spotkałem się z takim określeniem, że to był ten pierwszy Majdan. To był ten pierwszy Majdan właśnie, ale to jest trochę wtórne, bo nazwano tego, wtórna nazwa, tak? To znaczy nazwano to rewolucją na granicie, no, bo są takie granitowe płyty, prawda, na których oni rozbili namioty, tam przez parę tygodni byli. Udało im się osiągnąć cel, to znaczy zmusić do odejścia premiera Masoła, przedstawiciela tej nomenklatury sowieckiej Nazwano to rewolucją na granicie, ale dopiero wtórnie, dopiero właśnie na dobrą sprawę wtedy, gdy minęły dwie kolejne rewolucje, pomarańczowa i Euromajdan. Dzisiaj w Kijowie, powiedzmy, istnieje, choć nie ma jeszcze wystawy stałej, nie ma nawet budynku zbudowanego, Muzeum Majdanu, prawda, który będzie właśnie trzy egzemplifikacje tego procesu rewolucyjnego przedstawiało, no ale jest ten oddolny nacisk studencki, młodzieżowy, też bardzo ważny w stronę niepodległości. No i w jakiejś mierze jednak i te strajki donbaskie. To znaczy ja jednak uważam, że to nie jest trzeci równoważny element do tych, które na początku wymieniłem. To jest element słabszy. On jest po prostu najsłabiej związany z ideą państwa ukraińskiego. To znaczy górnicy czy w ogóle robotnicy Donbasy strajkowali głównie z powodu chaosu gospodarczego, z powodu obaw o stratę statusu uprzywilejowanego jednak, jaki mieli w gospodarce sowieckiej i poziomu życia, obawiali się utraty jego. Niemniej jednak w 1991 roku widzimy pierwsze ich nawiązanie pewnych kontaktów właśnie z tą opozycją w Radzie Najwyższej, z ruchem niepodległościowym, więc wtedy, kiedy przychodzi do rozstrzygnięcia, czyli do puczu w Moskwie, to można powiedzieć, że już są te trzy siły, które... Przed puczem w Moskwie pojawił się nawet George Bush na Ukrainie. Tak, to jest bardzo ciekawy moment rzeczywiście, o którym jeszcze stosunkowo niedawno mało pisano nawet. Tak, George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, pojawił się na trzy tygodnie przed puczem w Kijowie. To oczywiście była taka wcześniej zaplanowana wizyta w Moskwie, potem w Kijowie. No i wygłosił przed Radą Najwyższą przemówienie, które zostało ochrzczone terminem chicken speech, tak? Mowa kurczaka, czyli mowa tchórzliwa. No, Bush przekonywał ukraińskich deputowanych do tego, aby bynajmniej nie próbowali iść w stronę niepodległości. Amerykańska polityka obawiała się tak rozpadu Związku Sowieckiego. I też trzeba powiedzieć, że miała jednak pewne przesłanki do tego. To znaczy, to nie było tak, że hasło niepodległości było przed puczem w Moskwie, czyli przed tym, kiedy właściwie to Rosjanie w Moskwie złamią system sowiecki, to nie Ukraińcy, prawda? Tylko Rosjanie w Moskwie złamali ten system sowiecki oporem wobec puczystów i tego efektem jest ostatecznie niepodległość Ukrainy. Przedtem wydawało się, że nie ma takiej woli powszechnej. Trzeba pamiętać, że Gorbaczow przeprowadził referendum ogólnosowieckie, które miało miejsce w marcu 91 roku, raptem na 4-5 miesięcy przed proklamacją niepodległości Ukrainy.
które się odbyło we wszystkich republikach z wyjątkiem bałtyckich i w którym zapytywał, czy zgadzają się obywatele sowieccy na Związek Suwerennych Państw Europy i Azji, tak? Na nową formułę związkową. No, władze ukraińskie dodały do tego wprawdzie pytanie, prawda, czy chcesz, aby to uczestnictwo w tym związku opierało się na deklaracji suwerenności Ukrainy. Deklaracja suwerenności Ukrainy została przyjęta w 90 roku, oznaczała zwierzchnictwo prawa regionalnego, republikańskiego nad ogólnosowieckim, ale nie wystąpienie ze związku. No i taką wersję poparło tam, to były dwa osobne pytania, od 80 do 90%. A więc nie było przesłanek twierdzić, że ogół ludności Ukrainy wyraża wolę oderwania się od Ukrainy, wyraża wolę pozostania w jakiejś luźnej, raczej konfederacyjnej formule związkowej z Rosją, niesowieckiej, demokratycznej i jedynie w zachodnich wodach Ukrainy. Rzeczywiście ta pełna niepodległość była wówczas popierana. Także Amerykanie zachowywali się ostrożnie, ale nie mieli przesłanek do zachowywania się inaczej. No, to była kraina, na której stacjonowały też wojska atomowe, prawda? No właśnie, to jest ten istotny moment, prawda? Kiedy następuje fiasko puczu Janajewa w Moskwie, 21 sierpnia, to już było widać, no to wtedy Krawczuk, prawda, jak już mówiliśmy, zorientowany na tą współpracę z opozycją demokratyczną ku niepodległości, przeprowadza głosowanie w Radzie Najwyższej nad niepodległością krainy, nad przyjęciem deklaracji niepodległości, już nie suwerenności, tylko niepodległości. I ta deklaracja przechodzi stosunkiem głosów 346 do 1, prawda? Czyli absolutnie, prawie przez aklamację. No ale to trzeba pamiętać, że tu głosują tak praktycznie wszystkie republiki. Do końca sierpnia zagłosowały praktycznie wszystkie w ten sposób. Ale to głosuje parlament, ale potem przecież jeszcze doszło do referendum ludowego. Do referendum, tak. Rzeczywiście na wniosek tych demokratów tej frakcji postanowiono to legitymizować wolą powszechną i 1 grudnia 1991 roku przeprowadzono referendum, w którym za niepodległością Ukrainy opowiedział się 90 tam z kawałkiem procent obywateli, w tym na samym Krymie aż 54%. Większość nawet Rosjan zamieszkujących ten teren? Można tak przyjąć, że większość Rosji, no trudno jest do końca powiedzieć, prawda, bo nie mamy takich danych, jak głosowali Rosjanie. Trzeba pamiętać, że wtedy według spisu z 89 roku Rosjan było 22%, prawda? Więc sporo na Krymie stanowili ponad połowę. Ale, ale statystycznie to oznacza, że większość tych Rosjan no tak. Opowiedziała się za byciem obywatelem czy obywatelką niezależnego państwa. Przy czym na pewno wydawało im się, że to państwo pozostanie w takich relacjach z Rosją jak dotychczas, nie? Znaczy w ścisłych relacjach z Rosją. Natomiast będzie miało łatwiejszą drogę, jak sądzę, tak oni myśleli, będzie miało łatwiejszą drogę do uzyskania zachodniego wsparcia finansowego, zachodniego know-how, jak budować w ogóle nowoczesne państwo. I może mu się to uda lepiej niż samej Rosji, ale pozostanie z Rosją w dotychczasowych relacjach, tak, bliskich relacjach kulturowych, gospodarczych. Ale pewnie nie umniejszajmy też odrodzenia narodowego, to znaczy zainteresowania ludności przeszłością, prawda, kulturą, literaturą. Ja byłem pod wrażeniem informacji, którą wyłapałem, że chyba w tamtym czasie opublikowano, wydawano już leciwe, że tak powiem, książki profesora Hruszewskiego i one jakieś milionowe nakłady osiągały, tak, masowo były kupowane. Czy czytane, to druga sprawa, ale... Tak, tak, oczywiście i też bardzo takim jednoznacznym przejawem tego odrodzenia pamięci historycznej, zainteresowania przeszłością jest odrodzenie ruchu kozackiego. Kozackiego, tak. Przełom lat 80. 90. i pierwsza połowa lat 90. to jest rzeczywiście spontaniczny, niewspierany przez państwo właśnie taki swoista moda, no można powiedzieć, na kozakowanie, tak, w wielu miejscach. W wielu miejscach były rezerwaty takie upamiętniające bitwy, tak. One oczywiście były wkomponowane w tą
wizję historii opartą na Radzie Perjasławskiej, prawda, 1654 roku, na zwrocie Ukrainy ku Rosji, na zjednoczeniu z Rosją, prawda, ale jednak były pewnymi miejscami, gdzie można było się spotkać i tą właśnie niepodległościową, tak jakby wyrazić interpretację kozaczyzny. Tak. Ta modela kozaczyzny chyba rzeczywiście musiała być mocna, bo niedawno zorientowałem się, że pułkownik Iwan Bohun to jest ważny bohater narodowy ukraiński. Tak, jak najbardziej. To nie jest jakaś tam... Znaczy wiadomo, że to jest historyczna postać, ale nie jedna z wielu, tylko absolutnie na topie. Tak? Owszem, owszem, tak. Sienkiewiczowski obraz Bohuna nie jest obrazem. Nie, to nie jest ta opowieść, ale tak. To jest wielki wódz. Tak, owszem. Więc oczywiście, no niemniej pamiętajmy, że głosowanie za niepodległością Ukrainy było po prostu głosowaniem za jakąś szansą no, dobrobytu. Tak? Nie było takim bardzo głębokim tak, wyrazem tak, no, odrębnej, własnej tożsamości narodowej. Nie było też wyrazem zrywania z Rosją. Nie było wyrazem antyrosyjskości w żadnym razie. Natomiast jak pan wspomniał o budowaniu dobrobytu, no to pytanie brzmi, no to jak poszły te reformy gospodarcze i jaka realna pomoc przyszła z Zachodu? Bo nie możemy nie doceniać tego czynnika, jeśli idzie o polskie reformy gospodarcze. To nie chodziło tylko o to, że w hotelu Marriott się pojawili doradcy, ale też przyszły poważne pieniądze, prawda? Przyszło oddłużenie. Czy Ukraina chociaż dostała kawałek tego wsparcia Zachodu, które dostała Polska w tamtym czasie? Czy na pewno dostawała pomoc przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To znaczy ta pomoc taka stabilizująca, tak? Pożyczki no, na stabilizację waluty, a inflacja była olbrzymia. W 1992 roku 2500%. Tego rodzaju pomoc była, natomiast nie było zaufania po stronie Zachodu do tego, że ten kraj, jak Ukraina, będzie stabilnym miejscem do inwestowania, czy że staną stworzone mocne podstawy niepodległości, mocne, stabilne prawo, które będzie chroniło biznes. Nie było takiego podejścia bardzo długo i w związku z tym nie stała się miejscem inwestycji. To co się stało z gospodarką? To znaczy, to jest tak, że no właśnie ta rola nomenklatury tutaj jest, która przechyliła się ku niepodległości, ale przechyliła się ku niej po to, aby zachować swoją pozycję i wykorzystać następnie odejście od własności państwowej do prywatnej, do przejęcia po prostu majątku państwowego. To jest, i w związku z tym ona nie była zainteresowana rzeczywistym wprowadzeniem konkurencyjności rynkowej, ona była zainteresowana przejściem do korzystania z renty. To tak ekonomiści używają tego terminu, prawda, renta. No, dla wyjaśnienia chodzi o to, żeby dalej oligopolizować, monopolizować gospodarkę i z faktu, że nie mam konkurencji, poprzez zawyżone ceny zgarniam tą marżę, tak. Dodatkową marżę zysku dla siebie. Tak, prawda? Tak. I to się w dużej mierze powiodło w latach 90. Tutaj takim pierwszym momentem jest, bo zacznijmy od tego, że prezydentem został właśnie Krawczuk, prawda? On został wybrany wraz z tym referendum w głosowaniu 1 grudnia 1991 i w 1994 odbyły się kolejne wybory prezydenckie przyspieszone po 3 latach, które on zresztą przegrał. Przegrał z Leonidem Kuczmą. Czerwonym dyrektorem. Właśnie. I tutaj Kuczma to jest przypadek reprezentanta w sumie tej nomenklatury uwłaszczającej się na majątku państwowym. Może sam, który się osobiście nie uwłaścił, ale stworzył warunki tak, przedstawicielom tej warstwy. Rozumiem, że nie zdołał przejąć własności fabryki chyba silników rakietowych, której Piwny był dyrektorem. Masz, tak, tak. Dniepropetrowsk. Dniepropetrowsk był szczególnym miastem, prawda? Długo tam był Breżniew, stamtąd awansował do Moskwy. Prawda? I właśnie tutaj no, wejście Kuczmy w roli premiera, jeszcze w okresie, kiedy prezydentem był Krawczuk, no, oznaczało, że ta część nomenklatury miasta uprzywilejowanego w skali ogólnoradzieckiej w gospodarce będzie kontrolowała procesy gospodarcze w Ukrainie. I Kuczma jako premier bynajmniej niczego nie reformował. Tak? Bo, natomiast dopiero później, kiedy wygrał wybory prezydenckie, został prezydentem, to dopiero wtedy zaczął trochę, rzeczywiście podjął pewne próby reformatorskie. Swoją drogą wygrał te wybory z Krawczukiem, uniemożliwiając mu reelekcję na takim zagraniu, żeby skojarzyć ukrainizację,
język, kultura, godło narodowe, hymn, prawda, na co Krawczuk położył nacisk, skojarzyć z niewydolnością władzy, z inflacją, prawda, czyli pokazać ukraińskość jako nieefektywność, tak, jako coś ozdobnego, dekoracyjnego, prawda, a nie efektywnego w rządzeniu. Tak. I na tym wygrał wybory. Niemniej zaczął już jako prezydent, rzeczywiście podejmował pewne próby reformatorskie. No i tutaj pewnym sukcesem było jednak wprowadzenie hrywny. O ile ten okres właśnie od 92, kiedy wprowadzono tak zwanego karbowańca, zastępując rubla, ale nie stwarzając stabilnych warunków dla kursu tej waluty, o tyle w 96 roku wskutek reformy wicepremiera Pindzenyka udało się wprowadzić hrywnę, której kurs no, po 20 paru latach nie jest tak bardzo odmienny, prawda? Czy jednak od tego pierwotnego, prawda? W związku z tym jest to udana reforma. Kuczma też i doprowadził do ustanowienia konstytucji, do przyjęcia przez Radę Najwyższą Konstytucji Ukrainy 28 czerwca 1996 roku, która wprowadziła system prezydencko-parlamentarny, dość charakterystyczny dla państw poradzieckich, silną władzą prezydenta, no ale to też było stabilizujące dla państwa. No niemniej wybory jego kolejnych premierów były nadal no, dla Ukrainy niekorzystne. To znaczy w latach 96-97 premierem był Paweł Łazarenko, kolejny przedstawiciel Dniepropetrowska. Człowiek, który no po prostu ukradł olbrzymie pieniądze, tak, i w 98 roku musiał salwować się ucieczką. Uciekł do Stanów Zjednoczonych, w końcu Rada Najwyższa zdjęła z jego immunitet, bo był deputowanym. No i tam został skazany, te gigantyczne defraudacje pieniędzy, więc ta nomenklatura rzeczywiście zachowywała się jak elita no, nieodrębnego państwa. To chyba to już taka... jest proces oligarchizacji posunięty daleko. Jak to są taka... czasy Rimeta Achmetowa, prawda, budującego swoje imperium na Donbasie. To swoją drogą, tak, prawda. Achmetow, Pińczuk, to Surkis, to są te związane postaci z też i z Kuczmą, Pińczuk zięć Kuczmy, prawda, które rzeczywiście w ramach prywatyzacji przejęły olbrzymie środki w przemyśle ciężkim, wydobywczym, w produkcji rur stalowych, w sieciach energetycznych Ukrainy. Ale to, co pan ciekawego powiedział właśnie w kontekście tych wyborów, no ja rozumiem oczywiście, że tą kartę kojarzenia ukrainizacji z zapaścią gospodarczą łatwo było wygrać, bo tam chyba spadki GDP w tamtym czasie były jakieś dramatyczne. To było nieporównywalne ani z Rosją, ani z Polską. Poniżej minimum socjalnego. Dokładnie tak. Ale ciekawe jest to, że po objęciu władzy, ja rozumiem, że więzi z Rosją były dość ścisłe, prawda? Ludzie jednak do pracy też często masowo wyjeżdżali do tej Rosji, więzi pozostałe gospodarcze też. Jak rozumiem, czekoladki Poroszenki firmy Roszen też się świetnie w Rosji sprzedawały, nie tylko na Ukrainie. No wtedy też była wczesna faza. To jeszcze wczesna faza, imperium, jeszcze tych doskonałych czekoladek wtedy jeszcze może Poroszenko nie produkował, ale jednak nie było jakiegoś procesu pod tytułem, no to wracamy do matki Rosji, prawda? Nie było takiego procesu, co więc, no jak to opowiadało wtedy już, jednak i Kuczma jest tego dobrą egzemplifikacją, no lepiej jednak stać na trawniku przed Białym Domem, prawda, z osobnym mikrofonem obok prezydenta Stanów Zjednoczonych, niż stać na Kremlu, prawda? Zwłaszcza jak teraz widzimy ten długi stół, 20 metrów, prawda? I tam się spowiadać przed Putinem, to zawsze jednak lepsze jest to pierwsze, prawda? Więc sprowadzając to do takich osobistych motywacji władzy, w przypadku Kuczmy chyba to jest trafne, to on jednak utrzymywał kurs na pozolną budowę podstaw państwa, natomiast no, był bardzo uzależniony od tych właśnie nomenklaturowych, klanowych wręcz układów i ta pierwsza kadencja no, nie przyniosła poprawy gospodarczej, wręcz jak pan powiedział, degrengoladę. Natomiast... Spojrzałem na pewną cyfrę. Do 1997 roku produkt narodowy brutto w Ukrainie spadł o 60%. No tak, tak. To jest pierwszym rokiem takim wydobycia wzrostu PKB był dopiero 2000, czyli już w drugiej kadencji Kuczmy. Podczas gdy w Polsce tym pierwszym rokiem już 92, prawda, już, tak, czyli przez pierwsze tylko 2 lata mieliśmy. Ale ja muszę zadać pytanie jeszcze jedno. Wspomniał pan o tym, nazwijmy to, ruchu demokratycznym z korzeniami jeszcze, że tak powiem, w przeszłości dysydenckiej. Dlaczego jemu nie udało się
przejąć pierwsze skrzypiec w polityce ukraińskiej? Tutaj to jest silnie związane z postacią Wiaczesława Czornowiła, który stanął na czele ruchu. Człowiek o wielkiej karcie opozycyjnej. Tak, prawda? Opozycyjnej. Strategia Krawczuka i Kuczmy, tutaj akurat podobna, była taka, żeby im powierzać takie właśnie funkcje tam ambasadorskie, prawda, reprezentacyjne, tak, funkcje w instytucjach kultury. Innym słowem właśnie używać ich dekoracyjnie, a nie do miejsc, w których realnie sprawuje się władzę. Ruch się podzielił, to znaczy na część właśnie taką samego Czornowiła, która próbowała podnosić ten standard reform, prawda, i przeszła do opozycji wobec Kuczmy. I na tę część, która jednak uważała, że lepsza budowa państwa takiego niż, prawda, brak jego budowy w ogóle, tak, i w związku z tym szła na kompromis z rzeczywistością. Ale myślę, że z ruchem to jest trochę tak jak porównawczo jak ze środowiskiem Unii Demokratycznej, Unii Wolności w Polsce, prawda, że to jest właśnie taki liberalny, inteligencki, prawda, dysydencki w dużej mierze nurt, dość silnie idealistyczny, jeśli chodzi o reformy w państwie, który może właśnie z wyjątkiem Ukrainy Zachodniej i inteligenckich środowisk Ukrainy Wschodniej i Centralnej nie znajdował odpowiedniego języka, tak, przełożenia na popularność społeczną, na popularność wyborczą. Tak, i no ale przede wszystkim nie oni mieli dostępu do struktur władzy, prawda? To znaczy u nas jednak te partie posolidarnościowe one realnie rządzą, prawda? A tam one są traktowane jako dekoracja przez struktury dotychczasowej nomenklatury rządzącej. Ja rozumiem, że w 2004 roku, kiedy miały miejsce kolejne wybory kończące kadencję Kuczmy, sytuacja na tyle się nie poprawiła gospodarczo, żeby zapewnić, nazwijmy to, prosty wybór osoby, która została przez Kuczmę błogosławiona, tak, do przejęcia władzy. Znaczy, właśnie to jest trochę taki, może nie paradoks, ale taka socjologiczna nawet prawidłowość, że sytuacja gospodarcza się jednak poprawiła, ale właśnie poprawa sytuacji gospodarczej i wzrost dochodów powoduje też optymizm i wzrost oczekiwań, tak, i wzrost motywacji do działań, prawda, i w związku z tym w drugiej kadencji Kuczmy mamy do czynienia z jednej strony z wyjściem właśnie Ukrainy z dołka, czyli rozpoczyna się wzrost PKB. To jest w pewnej mierze zasługa kolejnego jego wyboru premiera, bo on po tej reelekcji w 99, którą zresztą wygrał tym razem przeciwko Symonence, liderowi komunistów, czyli wygrał ją właściwie używając retoryki niepodległościowej, a w jakiejś mierze nawet dystansowej wobec Rosji, prawda, bo występował przeciwko komuniście. To był zręczny człowiek, zręczny polityk. Bardzo, bo on się zamienił miejscami. O ile w 1994 reprezentował Ukrainę orientującą się na Rosję przeciw Krawczukowi, o tyle w 1999 reprezentował Ukrainę orientującą się przeciw Rosji, sam doprowadzając do tego, żeby różnymi działaniami zakulisowymi, żeby mieć za przeciwnika Symonenkę i żeby móc pokonać jako takiego. I on doprowadził do tego, że premier został Juszczenko, szef Narodowego Banku Ukrainy wcześniej, który się okazał rzetelnym i takim, powiedzmy, rzeczywiście zorientowanym, reformatorsko doświadczonym urzędnikiem. Za wicepremierkę miał osobę z bardziej kontrowersyjną przeszłością, Julię Tymoszenko, jedną z postaci, która właśnie wyrosła na tych właściwie pozaprawnych interesach w handlu surowcami rosyjskimi między Prowizja, rozumiem, że odkładała się na koncie pani Julii. Tak, ale która zostawszy wicepremierką i przeszedłszy do kariery politycznej, znając ten układ stosunków w tej sferze, bo dotychczas go sama kształtowała, wzięła się za robienie porządku prawnego tutaj, tak, i we dwoje w tym rządzie właśnie w latach 2000-2002 Juszczenko i Tymoszenko zdołali rzeczywiście przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
do poprawy notowań właśnie inwestorów zachodnich, Ukrainy, otworzyli w dużej mierze drogę drobnemu biznesowi, obniżając podatki, prawda, stwarzając stabilniejsze warunki dla działalności gospodarczej. No to widzimy chyba do dzisiaj, jeżeli się jest gdzieś nawet w mniejszych miejscowościach, jest cała miriada sklepów, sklepików, biznesików, tak trochę przypominając lata 90. w Polsce. Tak, no to właśnie wtedy ten moment jest takie odbicia, tak 2000-2002, kiedy nawet, no 6% rocznie nawet wzrostu PKB w Ukrainie w tamtym okresie. I no nie mniej, więc tutaj Kuczma jednak summa summarum no jest takim prezydentem państwotwórczym, prawda? To znaczy jednak on buduje podstawy konstytucyjne i podstawy jednak powolutku mozolnie gospodarcze i podstawy też i narracji historycznej, takiej państwowo-niepodległościowej, to osobny temat, ale też to za jego czasów następuje. Jednocześnie będąc takim nieustannym jakimś kontredansie między wschodem a zachodem, między Rosją a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, nie deklarując się jednoznacznie ani w jedną, ani w drugą stronę, udaje mu się tę pozycję zachować. Niemniej te ostatnie lata jego prezydentury no, wskazują na coraz wyraźniej na to, na takie dążności autorytarne. Przede wszystkim dla zapewnienia sobie no, gwarancji uniknięcia procesów tak, karnych za wcześniejsze działania, obrał stawkę na rządy Janukowycza, na to, aby no, mieć właśnie gwaranta w następnym prezydencie dla własnej własnego spokoju politycznego, tak? I tutaj te wszystkie działania, które prowadzą do pomarańczowej rewolucji, o którą, jak rozumiem, teraz będziemy o niej mówić, to są działania, które w dużej mierze sprowokował Kuczma. Najpierw właśnie, czego mu nie dowiedziono sądowo, no ale opinia publiczna jednak wydaje się do dziś przekonana, wydając zlecenie zabójstwa Mirosława Gongadze, a w każdym razie sugerując gdzieś wysokich poziomów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ta sprawa wyniknęła i tutaj odpowiedni oficerowie zostali później skazani na podstawie zeznań świadka, który przeszedł na stronę opozycji majora Melnyczenki. I więc najpierw powodując właśnie zabójstwo tego krytycznego dziennikarza, założyciela Ukraińskiej Prawdy, do dziś właściwie głównego portalu informacyjnego w internecie niezależnego w Ukrainie, I jak następnie wywołując właśnie ruch Ukraina przeciw Kuczmie, na czele którego stanęli już zwolnieni z funkcji premierostwa Juszczenko i Tymoszenko. No i w końcu właśnie doprowadzając do pomarańczowej rewolucji, która jest efektem reakcji społecznej na dosypanie głosów na rzecz kandydata kuczmowskiego, mianowicie Janukowycza. To jest trochę takie przesunięcie ze strony Kuczmy od klanu dniepropetrowskiego, który sam reprezentował i którego wielu reprezentantów do Kijowa sprowadził, na rzecz klanu donieckiego. Janukowicz reprezentował tamtejszy biznes, tam był szefem obwodowej administracji. Czyli był powiązany z Achmetowem, jak rozumiem. Tak, niestety tak. Niestety dla Achmetowa, tak? Bo można powiedzieć, bo to do dzisiaj go w pewnej mierze obciąża, ale Achmetów, jeśli miał te grzechy wobec Ukrainy, to je jednak odpokutował ostatecznie teraz, w czasie wojny, prawda, i jednoznaczną postawą antyrosyjską, bo jeszcze nie w 2014 roku, ale teraz już w 2022 ostatecznie wydaje się, że no, wyszedł z tych oskarżeń o dwulicowość. No w każdym razie, także pomarańczowa rewolucja, prawda, jest tym momentem, kiedy te aspiracje społeczne, orientacji na Europę, rozwój ukraińskiej klasy średniej, na orientacji na standardy życia w Europie sięgnęła takiego poziomu, że skądinąd wtedy jeszcze przeważnie rosyjskojęzycznym Kijowie, dzisiaj już coraz mniej rosyjskojęzycznym, mamy do czynienia z silnym oporem społecznym, wspartym dojechaniem z innych części Ukrainy manifestantów i wymuszeniem powtórzenia drugiej tury wyborów. Ale właśnie wymuszeniem, tak, tylko tak można by zadać pytanie, no dobrze, równie dobrze mogło to się skończyć, ale tak jak na placu Tiananmen. Dlaczego jednak Kuczma
No właśnie, dopuścił do tego, że doszło do drugiej tury. No to do końca tutaj nie wiemy, jak to było, czy ktoś mu dał jakieś gwarancje właśnie bezkarności. No, słychać, że wielką rolę tu odegrał nasz prezydent. Niewątpliwie mediacja międzynarodowa w osobach prezydenta Kwaśniewskiego i prezydenta Damkusa, a także przewodniczącego tej zewnętrznej służby dyplomatycznej Unii Europejskiej, Javiera Solany, przyniosła ten efekt, że on dostał jakieś gwarancje, znaczy nie tyle gwarancje międzynarodowe bezkarności, co gwarancje międzynarodowe przeprowadzenia uczciwie tych wyborów i w konsekwencji zgodzono się je powtórzyć. Sąd Najwyższy to zaakceptował, tą ugodę, zgodzono się je powtórzyć. Juszczenko wygrał na poziomie takim, jak wskazywały wcześniej sondaże. I w konsekwencji objął władzę. Kuczma, jak wiadomo, funkcjonuje w życiu politycznym Ukrainy bez żadnych większych ograniczeń i cieszy się stosunkowo dobrą renomą jednak, bo z perspektywy, jak mówię, patrzy się na niego jako człowieka, silnego człowieka władzy, który jednak zachował, ogólnie biorąc, niezależność. No inaczej by było oczywiście może, gdyby Janukowycz następnie rządził do dzisiaj i przekształcił ten system w autorytarny, jako jego dziecko polityczne, prawda? Ale ponieważ Janukowycz upadł, zmieniła się również chyba na korzyść i opinia o Kuczmie w pewnym stopniu. I mamy ten pierwszy moment w dziejach Ukrainy, gdzie dochodzi jednak do demokratycznego przejęcia władzy przez obóz reprezentowany przez Tymoszenkę i przez Juszczenkę. Ale co poszło nie tak? No, co poszło nie tak? No myślę, że tu trzy rzeczy. Proszę, nie mówić, że wszystko. Nie, no trzy rzeczy są istotne w okresie 2005-10, prawda, czyli w okresie prezydentury Juszczenki. To znaczy z jednej strony to, że Juszczenko był przedstawicielem elity władzy, ale nie miał oparcia w żadnym z tych grup nomenklaturowych. W sensie przemysłowych, finansowych, czyli nie dysponował zasobami. Tak, on bardziej dysponował takim międzynarodowym autorytetem, właśnie jako ekonomista, finansista, a nie oparciem w realnych strukturach przemysłowych. On się próbował jakoś tam zbliżyć do tych środowisk, prawda, ale jednak no, będąc rzeczywistym reformatorem gospodarczym, tak, to i powodując w konsekwencji no, likwidowania tego systemu renty, prawda, o którym mówiliśmy, no nie zyskał tego poparcia. W związku z tym też Juszczenko przesuwał się coraz bardziej w kierunku polityki tożsamościowej, czyli w tym polityki pamięci. Tak? I rzeczywiście to jest okres nabierania coraz takich wyraźniej antyimperialnych, a nawet antyrosyjskich rysów przez politykę tożsamościową Ukrainy. Ale to jest pierwszy wątek. No, drugi wątek to jest oczywiście konflikt wewnętrzny w łonie pomarańczowych, który jest konfliktem i jego z Tymoszenko o pierwszeństwo w tym obozie, ale także konfliktem między Poroszenką a Tymoszenką. Poroszenko był tym biznesmenem, powiedzmy, no, średniego, nie najwyższego poziomu, ale dość silnego, aby wspomóc finansowo pomarańczową rewolucję, który został szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony prezydenckiej po pomarańczowej rewolucji i który wszedł z premier Tymoszenko w ostry konflikt kompetencyjny, prawdopodobnie wyczuwając, że ona jest populistką. To znaczy jednak Poroszenko jest oczywistym reformatorem, a Tymoszenko raczej polityczką populistyczną, która dla której najważniejsza jest właśnie popularność wyborcza. I to jest, i ten rozłam w obozie pomarańczowych został wykorzystany przez Janukowycza, który przegrał te wybory, ale który skonsolidował następnie właśnie ten obóz opierający się na Doniecku. Na elektoracie głównie wschodniej i południowej Ukrainy została powołana Partia Regionów. Barwy pomarańczowe zderzyły się z biało-niebieskimi, tak symbolicznie w tym starciu politycznym, do tego stopnia, że no, został nawet
Znaczy, że nastąpiło zwycięstwo dwukrotne w wyborach parlamentarnych w 2006 i 2007 roku powtórzonych właśnie tej Partii Regionów. Ona wyprzedziła i naszą Ukrainę Juszczenki, i blok Julii Tymoszenko. No i trzecim czynnikiem jest oczywiście nacisk Putina. To znaczy nacisk Putina przede wszystkim w postaci kryzysów gazowych. Kiedy pod zarzutem niedogadania się o ceny, prawda, z surowca, z rządem ukraińskim, on na początku roku 2006 i 2009 zakręcał kurek, powodując ograniczenia w dostawach w Europie Zachodniej, także nacisk Europy Zachodniej na Ukrainę, by się dogadała. Tu. Więc to są te trzy czynniki, które spowodowały, że Juszczenko nie odniósł sukcesu jako reformator i przegrał następną kampanię wyborczą. Ale mimo wszystko kolejne przejęcie władzy w procesie demokratycznym, prawda? Mamy kraj, w którym jednak demokracja gorzej czy lepiej, ale jednak swoje werdykty wydaje i ludzie ją respektują. Natomiast właśnie Juszczenko, Partia Regionów, kojarzony z Rosją, czy jego polityka jako prezydenta to była polityka, która miała przeorientować Ukrainę w kierunku bardzo bliskiej integracji z Rosją, czy mamy raczej zupełnie z czymś jakby innym? Janukowicz został prezydentem po wyborach w styczniu 2010 roku, wygrywając wybory prezydenckie. Juszczenko zajął piąte miejsce z wynikiem niecałych 6% głosów. A więc po raz kolejny ukraińskość udało się zwycięzcy wyborów skojarzyć z niewydolnością. I Janukowicz będzie rządził, jak wiemy, tylko 4 lata, zostanie obalony przez rewolucję. No, z jednej strony jest to rzeczywiście ruch ku Rosji bardzo głęboki, czego dowodem są dwa takie zjawiska. Po pierwsze, tzw. umowy charkowskie jeszcze z 2010 roku, w których przede wszystkim Ukraina zgodziła się na przedłużenie umów z lat 90. na dzierżawę portu w Sewastopolu dla floty czarnomorskiej rosyjskiej. I to oznaczało, że właściwie jej jakieś awanse pod adresem NATO, które Juszczenko bardzo intensywnie zgłaszał i zabiegał o plan, taką mapę drogową, tak, plan przyjęcia do przyznania takiego planu przez państwa natowskie Ukrainie, że to właściwie zostało całkowicie oddalone w jakiś niebyt, bo ta umowa na Krymie dotycząca Sewastopola miała obowiązywać do 2042 roku, prawda? Czyli na 30-lecie została zawarta. Z drugiej strony jest to zwrot również w polityce tożsamościowej i polityce pamięci ku Rosji, bardzo wyraźny. I taki, jak czego wyrazem jest choćby to, że została przyjęta regulacja, zgodnie z którą należało wywieszać sztandar zwycięstwa, tak, sowiecki 9 maja tego dnia jako oficjalny symbol tej rocznicy, prawda? I nastąpiły zmiany w podręcznikach szkolnych na korzyść właśnie Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego i tak dalej. Więc z jednej strony jest ten zwrot, z drugiej strony jednak jest także próba zmiany układu władzy przez budowę własnego klanu. To znaczy on w tej rywalizacji dniepropietrowski, doniecki, kijowski klan tam się jeszcze przewijał, a Janukowicz stawia na budowę klanu własnego. No, czyli nawet nie pogłębienie, nazwijmy to, sojuszu z Achmetowem? Na budowę klanu własnego, co miało oznaczać, w oparciu o własnych synów, tak, o własną rodzinę. To miałoby oznaczać prawdopodobnie, że szykował się na takie putinowskie, bezterminowe rządy, tak? Że przyjął właśnie tą koncepcję władzy, reżimu politycznego. W związku z tym opór przeciwko prezydenturze Janukowycza był spory. Od początku było widać, że Ukraina zeszła realnie z drogi integracji europejskiej i natowskiej. Wyraziło się to między innymi w wyniku wyborów parlamentarnych w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy aż ponad 10% głosów uzyskała partia Swoboda, partia zachodnioukraińska, wyraźnie nacjonalistyczna, która jednak głosiła otwarcie i jasno, że to jest reżim antynarodowy. Głosiła, że ona jest za integracją europejską, choć wcale niekoniecznie byłaby, gdyby zdobyła władzę.
Prawda? Więc doszło do tego, że Ukraińcy mający poglądy proeuropejskie nawet byli gotowi wybierać projekty nacjonalistyczne ze względu na ich antyjanukowiczowy, jednoznaczny charakter. No i ostatecznie, jak wiemy, ten Euromajdan, prawda, który obala Janukowycza, no to jest jednak zapłonem jego i jest decyzja o odroczeniu podpisania dokumentu mającego doprowadzić do stowarzyszenia. A dlaczego w ogóle Janukowycz kontynuował rozmowy z Unią Europejską, kiedy tak naprawdę miał inny zupełnie pomysł? Nie, to znaczy posiadanie umów handlowych, w tym umowy stowarzyszeniowej o strefie i jednocześnie o strefie wolnego handlu, prawda, bo tak ona była skonstruowana, było potrzebne, tak, dla biznesu, ale jednocześnie on miał zamiar uczestniczyć w tej Unii Eurazjatyckiej, tak, w 2013 roku powstała z udziałem Rosji, Białorusi, Kazachstanu, więc zamierzał być i tu, czerpiąc korzyści handlowe, ekonomiczne, natomiast bez przyjęcia projektu politycznego państwa Unii Europejskiej. Ja pamiętam taką wypowiedź Putina z tamtych czasów, że Putin tutaj rzucił takie hasło, no jak to? To oni mają wstąpić do Unii Europejskiej, bez słowa handlować z Unią Europejską, a potem co z Unii bez słowa wiozą na Ukrainę, to bez słowa w ramach drugiej Unii wywiozą do Rosji. Także piękny pretekst. Tak jest, bo to w końcu rzeczy było chyba nierealizowalne w ogóle, prawda? Bo obie strony, właśnie i Rosja, i Unia Europejska, by się temu w końcu sprzeciwiły, tej podwójnej przynależności Ukrainy do tych stref wolnocłowych. No w każdym razie, także tutaj ten, jeszcze wyraźniej niż w przypadku pomarańczowej rewolucji, ten sprzeciw wobec Janukowycza jako tego, który zszedł z drogi integracji europejskiej, jest przyczyną rewolucji. I tym razem można powiedzieć, że różnica z pomarańczową rewolucją jest taka, że no, Janukowicz decyduje się na użycie siły, prawda? To znaczy przeciwko manifestantom, przede wszystkim tych sił specjalnych oddziału Berkut, aczkolwiek no, to się już rozlało na tak dużą skalę, że przy pomocy właśnie no, tam kilkusetosobowego oddziału nie można było tego opanować, bo mieliśmy szereg tych Majdanów także w innych miastach ukraińskich w styczniu, lutym 2014 roku, więc bez użycia wojska praktycznie tak, na dużą skalę pewnie byłoby to niemożliwe. W związku z tym starano się rozwiązać tę rewolucję przez wywołanie konfliktu w samym Kijowie, to znaczy te decydujące dni między 18 a 22 lutego w Kijowie, to wszystko na to wskazuje, że jest próba sprowokowania wymiany ognia pomiędzy właśnie siłami bezpieczeństwa Ukrainy, a rewolucjonistami, w szczególności prawym sektorem, w szczególności tymi no, mającymi nacjonalistyczne oblicze i posiadającymi już pewne no, broń, tak, siłami, strzelanie do obu stron przez agentów, nie, którzy mają właśnie na celu sprowokowanie starcia między nimi i użycie wtedy może właśnie wciągnięcie armii do pacyfikacji tej rewolucji w kraju. To zostało udowodnione, że agenci strzelali na obie strony. To jest tak, że nie ma tutaj. To jest właśnie problem, który jeszcze stoi przed prawdopodobnie przez państwem ukraińskim w końcu powołanie komisji, prawdopodobnie parlamentarnej, która będzie jeszcze się nad tym pochylała. To jest wersja, którą utrzymują władze porewolucyjne, tak? Że taka była taktyka, tak? Właśnie stłumienia rewolucji. I dlatego było tak dużo strat właśnie w tych dniach 18-20 lutego, prawda, tu prawie setka ludzi zginęła, ale zginęli właśnie także niektórzy przedstawiciele tych sił bezpieczeństwa, ponieważ strzelano do obydwu stron. Ale w tym momencie, jeżeli Janukowicz zdecydował się na użycie siły, to w zasadzie dlaczego zreiterował? Miał wsparcie Putina przecież. Mówiło się o jakichś tam, że tak powiem, Rosjanach, no którzy też tam byli. Wielu tak? rzeczy nie wiemy, ale prawdopodobnie no, nie był pewny sił zbrojnych. Tak? To znaczy, no, to został mu właśnie ten Berkut, tak? Jakieś oddziały milicyjne tak? w Kijowie. Tak? To oparcie się okazało za słabe i rewolucjoniści nie ustąpili mimo śmierci kilkudziesięciu osób w Kijowie. W związku z tym on się ostatecznie decyduje na ucieczkę, bo musi mieć odmowę posłuszeństwa, tak sądzę, ze strony wojska. Tak? I, no i wiemy, że następnie prawda, mamy działania Putina,
Tylko że tego czasu wiele nie minęło między Euromajdanem a, przepraszam, między Euromajdanem, zgadza się, a wydarzeniami na Krymie. To nie były jakieś miesiące, więc Rosjanie musieli mieć całą operację już świetnie rozpisaną, rozpracowaną i byli przygotowani. To jest... No prawdopodobnie tak, to znaczy... Tyle, tylko chyba, że nie bardzo mieli rozpisaną ją, co do jakiego terenu będzie dotyczyć. Co do Krymu. Tak, co do Krymu pewnie tak, rzeczywiście. No ten pewien rodzaj separatyzmu krymskiego to nie jest taka zupełnie nowość. Już w latach 94-95, na początku Kuczmy, już tam był zwrot antyniepodległościowy, antyukraiński, rosyjski, mieszkańców rosyjskich. To mi bardziej chodzi o operację wojskową, tak, która po prostu poszła jak wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Tak, szybko, sprawnie i temat załatwiony. Takiej pozorowanej, jako pozorowana działanie oddolne, prawda, a nie inwazja rosyjska. To musiało być rzeczywiście przygotowane. Natomiast jeśli chodzi o wystąpienia w miastach wschodu i południa Ukrainy na wiosnę 2014 roku, to co Rosjanie nazywają rosyjską wiosną w Ukrainie, no to tutaj na pewno działalność agenturalna oczywiście jest bardzo rozwinięta, ale to nie wygląda na jakiś taki no, rzeczywiście przygotowany, przemyślany do końca scenariusz. Tak? To... Ja tutaj mam taką anegdotkę do opowiedzenia, wyczytałem to w The Economist, gdzie w Charkowie też oczywiście jakiś tłum się zebrał spontanicznej miejscowej ludności, który postanowił zająć budynek lokalnej administracji i zajął, ale okazało się to lokalnym teatrem. Naprawdę, taką anegdotkę wyczytałem do Economist, więc wydaje mi się, że była sprawdzona. To też świadczy o tym, że to nie było perfekcyjnie wszystko przygotowane. Tak. Znaczy tu, no, ale w każdym razie, no to trzeba by było parę słów powiedzieć o Donbasie, prawda? Że Donbas jest tą grupą ludności, można powiedzieć, Ukrainy, która no, stosunkowo najwięcej straciła na niepodległości. Tak? To znaczy, i co do której było widać, że badania socjologiczne tam ponawiane w okresie niepodległości Ukrainy pokazują, że główny rodzaj tożsamości to nie jest tożsamość narodowa, nawet nie to, że rosyjska, tylko w ogóle tożsamość narodowa jest przesuwana na dalszy plan w stosunku do tożsamości zawodowej, społecznej, a więc właśnie górnik, metalowiec, emeryt. To aby nie taki fenomen jak na Podlasiu czy Polesiu przed wojną, my jesteśmy tutejsi. No ale właśnie poprzemysłowy, a nie przedprzemysłowy, prawda? To innej epoki pochodzący, no, posowiecki fenomen i tutaj no... To ta porażka Janukowycza w Kijowie, gdzie on zdezerterował, rzeczywiście może nawet za wcześnie, nie wiemy do końca, może miał jednak jakieś możliwości użycia siły, do końca nie wiemy, była potraktowana przez no, nomenklaturę donbaską jako taki moment, w którym nastąpi jakoby rozprawa tej zwycięskiej części Ukrainy z nimi jako reprezentantami języka rosyjskiego, prawda, i w konsekwencji agenturalna działalność rosyjska padła na dogodny grunt separatystyczny. I ten pomysł był w trakcie na pewno rozwijany od Charkowa do Odessy, prawda, w 2014 roku. I jednak no, udało się, jak wiemy, przeprowadzić go wyłącznie w przypadku części obwodu łuchańskiego i części obwodu donieckiego. To chyba jeśli chodzi o Dniepropetrowsk, to tam znowu Ihor Kołomyjski odegrał tą rolę organizatora oporu przeciwko jakimś irredentom. Tak, właśnie o ile, jak wspomniałem, Achmetow niekoniecznie zajął jednoznaczną pozycję w 2014 roku, tylko Kołomyjski zajął bardzo jednoznaczną, oczywiście mocno wspierając także z własnych środków prywatnych siły zbrojne Ukrainy. Jak rozumiem, udało się Rosjanom tą, nazwijmy tą rebelię wewnętrzną na Donbasie i Ługańszczyźnie w jakiejś tam części przeprowadzić. Czy podziela pan pogląd de facto, że w tym momencie możemy mówić o wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej właśnie wtedy, w 2014? Nie, no, tak no, trochę no, jak widać to na Placu Sofijskim, gdzie jest tam taka niebieska ściana, gdzie fotografie poległych się znajdują i to się wszystko zaczyna od 2014 roku, prawda? Jak najbardziej uważam, że tę wojnę wtedy należy datować od tego momentu, już od interwencji krymskiej i aneksji Krymu.
i toczą się w Donbasie regularne działania wojenne, można powiedzieć, bitwa pod Debalcewem, tak, Kocioł Iłowajski, prawda, i tak dalej. To są w 14-15 roku szczególnie już regularne działania wojskowe. I tu pozorowanie przez Rosję, prawda, że to są niezależne siły zbrojne republik, które dążą do związku z Rosją, jest no, efektem jedynie propagandowym. Kwestia zestrzelenia, prawda, tego słynnego malezyjskiego Boeinga, prawda, i to jest, znaczy leżącego z Holandii do Malezji, prawda, to też jest dostarczenia tych środków przeciwlotniczych Buk sowieckich dawnych, prawda, z których to zrobiono. No, wszystko to wskazuje na bezpośredni udział przynajmniej oficerów rosyjskich, prawda, i ochotniczych oddziałów rosyjskich. No, rola Girkina, prawda, i to. To są już ewidentne przejawy wojny, którą wtedy nazywaliśmy hybrydową, prawda, jako nowy typ, wojny. Chyba to trochę uspokajając się, trochę możemy w Europie. No tak, tak. I też wypychając myśl, że możliwa jest wojna regularna na pełną skalę, nie wyobrażając sobie jej, prawda, co nastąpi no, w 2022 roku. A co się dzieje w polityce wewnętrznej ukraińskiej właśnie w reakcji na to, co się stało w Donbasie, w reakcji na Euromajdan, bo chyba doszło do jakiegoś przełomu. Tak, doszło do takiego bardzo dużego przełomu i ten przełom się wyraża w takich dwóch momentach politycznych. Najpierw w zwycięstwie prezydenckim Poroszenki jeszcze w 2014 roku, no bo trzeba było to miejsce głowy państwa zająć, prawda, po ucieczce Janukowycza. I zwycięstwo Poroszenki w pierwszej turze, tego nie było nigdy dotychczas, 53%, i zwycięstwo, które obejmuje już nie tylko właśnie zachodnią i środkową Ukrainę, ale także znaczną część już i wschodnich i południowych obwodów. To jest ten pierwszy moment takiego przełamania wewnętrznego podziału na schidniaków i zachidniaków, prawda, i w Ukrainie. No i prezydentura Poroszenki, która jest, trwa do 2019 roku, a drugim przełomem jest oczywiście są wybory z 2019 roku, nawet ważniejsze w moim przekonaniu, zarówno prezydenckie, jak przyspieszone parlamentarne, rozpisane przez nowego prezydenta, bo tym razem mamy do czynienia ze zwycięstwem Wołodymyra Zełenskiego. Wprawdzie w drugiej turze, ale wynikiem 73%, i na dobrą sprawę jedynie w trzech obwodach Ukrainy Zachodniej, znaczy galicyjskich ściśle, Poroszenko minimalnie, ale minimalnie wyprzedził Zełenskiego. Cała Ukraina zjednoczona praktycznie głosuje już na tego prezydenta. I następnie wybory parlamentarne, które wygrywa po raz pierwszy, mając taką większość bezwzględną, partia prezydenta Sługa Narodu. To jest ważne, ponieważ to jest zmiana pokoleniowa. To jest kluczowe w tym. To jest wymiana pokoleniowa. No bo tak trochę się sprzedawało w Polsce taką opowieść o tym, że de facto Zełenski to był twór Kołomyjskiego. Tak. A nie, że zmiana pokoleniowa. No, bo rzeczywiście długo nie było do końca pewne, czy rzeczywiście nie było to od rzeczy, tak? Jednak na związek z telewizją, że Kołomyjskiego, kariera aktorska Zełenskiego w tej telewizji, no to mogło wskazywać na to, że no udział finansowy też w kampanii, że to jest... się bardzo zawiódł Kołomyjski na swoim, że tak powiem, kandydacie, no, trzeba powiedzieć. Tak, no i... Stracił prywat bank. Tak, choć tak, no Poroszenko tam wcześniej jeszcze osłabił, tam też w okresie prezydentury, tam, prawda, też przejęcie właśnie prywat banku, prawda, to osłabiło Kołomyjskiego, no ale w każdym razie do końca nie wiemy, jakby to było. Zełenski dowiódł już przed wybuchem tej inwazji obecnej, że jest samodzielnym prezydentem, ale jakby no, ta jego prezydentura się dalej potoczyła, gdyby nie wybuch wojny, prawda, to dzisiaj patrzymy przez pryzmat niesamowitej kariery człowieka, który przechodzi, prawda, z sektora cywilnego, a nawet komediowego, to polityki. To my zapominamy, znaczy Polacy zapominają, że po pierwsze z wykształcenia Zełenski jest prawnikiem.
To nie jest, jakby to powiedzieć. No okej, okay, no aczkolwiek. No, to a pewnie w zawodzie za długo nie popracował. No, tak? No właśnie, różne są te drogi, prawda, karier. W każdym razie, więc przede wszystkim ja myślę, że ta zmiana pokoleniowa jest tutaj kluczowa, prawda? To znaczy, i ona oznacza ostateczne odsunięcie projektu Janukowycza w Ukrainie, projektu uczestnictwa w Unii Eurazjatyckiej w związku z Rosją, prawda? To dla młodego pokolenia jest to po prostu nie do przyjęcia. Jak rozumiem, na ulicach Kijowa coraz częściej słychać mowę tylko ukraińską. I to chyba nie po inwazji, ale i wcześniej. Coś się dziać tu zaczęło. No owszem, to znaczy weszliśmy w fazę derusyfikacji. Byliśmy w fazie dekomunizacji od 14 roku. Najpierw spontanicznej, potem ustawowo zaordynowanej i nadzorowanej przez państwo. Obecnie jesteśmy w fazie derusyfikacji i dekolonizacji, jak powiadają Ukraińcy. No to jest trudne do oceny zjawisko, prawda? Bo to jest jakby pytanie otwarte, no, jaką ostatecznie formułę przybierze tożsamość ukraińska, czy formułę taką, jaką obecnie ma, to ja bym nazwał, że to jest taka cywilizacyjna, aksjologiczna koncepcja, to znaczy jesteśmy przedstawicielami cywilizacji europejskiej w sensie rządów demokracji, prawa. A Rosja jest przedstawicielką, prawda, innej cywilizacji w sensie autorytaryzmu, oligarchii i łamania praw człowieka, prawda? I natomiast czy taką przyjmie tą formę, ta tożsamość, czy formę taką etniczno-kulturową, prawda, nacjonalizmu etnicznego, ale chcę przez to powiedzieć, że niewiele jednak wskazuje, pomimo tego rozlewu krwi, tych zbrodni, jakie Rosjanie popełniają, niewiele wskazuje na to, żeby ten drugi projekt miał w ukraińskim społeczeństwie zwyciężyć. W związku z tym no, jest to bardzo specyficzna wojna, która każda wojna wykopuje przepaści, prawda, między stronami. Ta jednak nadal nie wykopuje takiej, żeby Rosjanie tak, zostali z powodu tego, że są, mówią innym językiem i reprezentują inną kulturę narodową, znienawidzenie jako naród w Ukrainie. Część Ukraińców, olbrzymia część, zdaje sobie sprawę, że stawka jest wysoka. Stawką jest demokratyzacja Rosji, że być może bez tego nie uda się skończyć tej wojny, prawda? I że bez Rosjan i bez ich udziału w tym dziele demokratyzacji również Ukraina nigdy nie będzie stabilna, bezpieczna i europejska. Po wybuchu wojny zaraz potem też Ukraińcy udowodnili przywiązanie do tego państwa. Ja przyznam się, że byłem pod wrażeniem tego, co widziałem w małych wioseczkach miesiąc temu. W tych małych wioskach ludzie spontanicznie budowali te blokposty, budowali okopy, przygotowywali koktajle Mołotowa i to robili spontanicznie, sam to widziałem. Więc to nie jest tylko i wyłącznie jakiś problem konfliktu między elitami, tylko chyba chodzi o podstawowy wybór cywilizacyjny. No, owszem, no, z tym, że no, ja myślę, daleki jestem, żeby uważać tutaj, że to jest efekt takiej jakiejś konsekwentnej polityki tożsamościowej, edukacyjnej. Nie to, że jestem krytyczny wobec efektywności tej polityki. W każdym państwie ona jest mniej lub bardziej efektywna, ale kluczowe jest to, co Putin zrobił. To znaczy, Putin zaczął bombardować na oślep całe kwartały miejskie w miastach ukraińskich, prawda? Całe osiedla, prawda? Więc myślę, że to jest kluczowe ostatecznie dla właśnie takiej postawy społeczeństwa ukraińskiego. Pewnie o wojnie i o ostatnich miesiącach nie porozmawiamy, ale muszę zadać panu to pytanie jako historykowi. Jak pan, znaczy, nie wiem, czy pan sądzi, co spowodowało, że Putin podjął ten krok i uderzył na Ukrainę? Czy chodzi o to, że Ukrainie zaczęło się udawać? Bo widzimy przecież na Ukrainie, że jakby to powiedzieć, standardy, nazwijmy to, nie wiem, infrastrukturalne, to się poprawiły. Tam drogi zaczynają być bardzo dobre. Stacje benzynowe wyglądają jak na Zachodzie. Sklepy, zapraszam do sieci ETB, wygląda tak jak, jest znacznie lepiej niż Żabka w niektórych lokalizacjach, tak? Czy może chodzi o coś jeszcze innego? Znaczy, to oczywiście ma znaczenie, tak, bo powodzenie kraju, który no jest na drodze europejskiej i już zresztą uzyskał, prawda, bezwizowy wjazd, a Rosjanie go nie uzyskali, prawda, do Unii Europejskiej, a ma perspektywy członkostwa, tak? No to jest dla Putina obrażające, jakby, prawda, że okaże się, że Rosja nie ma potencjału modernizacyjnego, jeśli się Ukrainie powiedzie.
No ale jednak ja myślę, że to jest ten moment przede wszystkim walki Putina o status wielkiego mocarstwa i no, jest to pewien sposób takiego no, myślenia o państwie, myślenia o roli swojej jako prezydenta, tak? To myślenia o stosunkach międzynarodowych. Putin od 2007 roku, od spotkania na konferencji bezpieczeństwa w Monachium powtarza, prawda, że no, Rosja jest wielkim mocarstwem, które ma swoją strefę wpływu i nie dopuści NATO do tej strefy i tak dalej. No po prostu uznał, że to jest ostatni moment w jego życiu, a przynajmniej w okresie sprawowania prezydentury na to, żeby tę próbę podjąć, tak, odbudowy statusu no, pewnie jednego z trzech wierzchołków porządku światowego, obok Ameryki i Chin. Ta próba mu się nie powiedzie, wszystko na to wskazuje, prawda, ale stawka przejścia do historii jako odbudowujący Imperium Rosyjskie jest stawką, no, której postanowił o nią zagrać. Chyba przeszedł do historii, ale zupełnie pod innym hasłem. Jako kogoś, kto to imperium pogrzebał i cóż, pozostaje tylko Ukraińcom życzyć tego, co na pewno jest przyszłością europejską. Mam nadzieję, przyszłością europejską tego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.